Dostaje naprawdę mnóstwo maili, mnóstwo komentarzy, na jaki tłuszcz powinnam gotować Pascal. Czyli specjalnie robię film dla Ciebie, jaki olej i do czego. Zaczniemy od oleju, który jest najbardziej neutralny. Neutralny zapachowo i smakowo. Jest to olej słonecznikowy. Super się nadaje do wyższej temperatury. Czyli dzięki niego możesz na przykład podsmażać kawałek mięsa, możesz podsmażyć ogólnie cokolwiek. To jest też olej, który bardzo często jest stosowany właśnie do cukierni, dlatego że on ma neutralny zapach i neutralny smak. Zobacz jego kolor w stosunku do innych tłuszczów, jest najbardziej właśnie neutralny. To znaczy, że możemy nawet go pomylić do białego wina. Przedstawiam Ci olej rzepakowy. Ja staram się zawsze kupować najlepszy olej rzepakowy na rynku. Jest to olej, który zawiera bardzo dużo właśnie omega 3. To jest olej, który super się nadaje, żeby właśnie zrobić winegret, majonez. To jest jeszcze olej, który super się nadaje właśnie do makaronu i do ryby. Trzeci olej. Jest to olej arachidowy. On pochodzi właśnie z Ameryki Południowej. Jest to olej, który jest neutralny w smaku. Jest to olej, który można podnosić do wysokiej temperatury. Jak patrzysz, on jest neutralny w smaku, w zapachu i też kolory. Porównajmy go teraz do oleju rzepakowego. Widzisz, jaka jest wielka różnica? Jest to olej idealny do podsmażenia na przykład ziemniaków lub frytki. Olej lniany. Jedną z najzdrowszych właśnie olejów na świecie. Nie zawiera cholesterolu, zawiera jeszcze dużo omega 3, omega 6. Jest to olej, który nie wolno mu dodawać obróbki termicznej. Czyli idealnie się nadaje do winegretu i idealnie się w związku z tym dodaje do sałaty. Ten olej powinnoś zawsze go przechować w ciemnym miejscu, czyli w lodówce. Dlatego, że jak on zaczyna się utleniać i taki brzydki zapach zaczyna się unosić od niego, to jest olej, który możesz się, krótko mówiąc, zatruć dzięki niego, czyli trzeba wtedy go wyrzucić. Polecam Ci dołączyć olej lniany do Twojej menu codziennie, bo to jest bardzo zdrowy olej. Kolejny olej, olej z pestek winogron. Jest to olej, który jest bardzo zdrowy, ma dużo wartości odżywczych. To jest olej, który jest neutralny. Nie czuć w niego żadnego winogronu i ma, widzisz, taki kolor bardzo neutralny. Idealny się nadaje do smażenia, do zapiekania, do podawania na przykład do potrawy, który smażysz na łoku lub na patelnię. Kolejny olej. Olej, który przez wiele, wiele lat był promowany jak najbardziej zdrowy olej na świecie. Jego zapach od razu mówi mi, że to jest olej kokosowy. Mówiło się, że to jest olej, który wzmacnia system immunologiczny. A teraz, jak troszeczkę poszperasz w internecie, polecam Ci wchodzić właśnie do damianparol.com, który napisał, że ten olej w ogóle nie jest zdrowy. Olej kokosowy najczęściej używamy go do ciasta, do cukiernictwa. Mówi się też, że to jest olej, że jak smażymy kawałek ryby na nią, to nie będzie wyczuwalna ryba w całym domu. Jeśli kupujesz olej kokosowy i przeszkadza Ci ten zapach i ten podsmak, to zawsze możesz kupować olej kokosowy rafinowany i wtedy unikasz właśnie ten problem. Teraz przedstawię Ci olej, który kocham. Olej, który nie wyobrażam sobie go nie mieć w domu, dlatego że ten olej daje mi możliwości podróżowania. Jest to oliwa z oliwek. Czyli jest to zrobione z oliwki, jest to wytłuczone najczęściej na zimno, ma piękny kolor, właśnie takie zielonkawy. I teraz, przez doświadczenie, nauczyłem się nie smażyć na oliwa extra virgin, dlatego że zawiera takie resztki peski, które się przypalają i według mnie, no, co ja usłyszałem, jest to niezdrowe. W związku z tym, jak mam smażyć na oliwa z oliwek, smażę na oliwa z oliwek Sansa. Jak widzisz, ona ma piękny kolor, ma bardzo bogaty smak. Czujemy właśnie odrobinę smak zielony, odrobinę trawy znajdziemy w niej. Idealnie się nadaje właśnie do winegretu, idealnie się nadaje, żeby dodawać troszeczkę właśnie jeszcze oleju na wierzchu od naszej zupy. No i zrozumiałeś, można też na nią smażyć. Jak wiadomo, każdy lekarz poleca Ci, żebyś zażywał oliwa z oliwek, bo jest mega, mega, mega zdrowa. Uważam, że to są najbardziej popularne oleje w tej chwili na świecie. Czyli tak z ciekawości, napisz mi w komentarzu na dole, jaki Ty używasz olej w kuchni. Do zobaczenia.